93 miliony złotych na inwestycje w subregionie radomskim zostały zapisane w budżecie województwa mazowieckiego. Z roku na rok w Radomiu rodzi się coraz mniej dzieci, a od środy 8 stycznia weszły w życie e-recepty. Dzień dobry, Adam Kowalczyk, zapraszam na informacje. 93 miliony złotych na inwestycje w subregionie radomskim zostały zapisane w budżecie samorządu województwa mazowieckiego na rok 2020. Ponad połowa tej kwoty zostanie przeznaczona na budowę i remonty dróg. W roku 2020 planowane dochody województwa mazowieckiego mają wynieść ponad 3,5 miliarda złotych, z czego niemal 3 miliardy to dochody z podatków CIT i PIT. Wydatki przewidywane są na poziomie 3,7 miliarda złotych. To jest najwyższy budżet w historii województwa mazowieckiego. Po drugie, bardzo znaczące środki przeznaczamy na inwestycje, ponad 1 200 milionów złotych. Po trzecie, no niestety zapłacimy też bardzo wysokie janosikowe, prawie 600 milionów złotych. Z tegorocznego budżetu 93 miliony złotych zostaną przeznaczone na inwestycje w subregionie radomskim. To tuż od kilku lat ten budżet bardzo mocno proinwestycyjny. Udało się również utrzymać tę dynamikę wzrostu ilości różnych działań inwestycyjnych dotyczących tego roku. Ze środków inwestycyjnych najwięcej funduszy trafi na budowy i remonty dróg. Trwają prace nad budową drogi nr 747 od mostu w Solcu do Iłży. Na ten cel w wieloletniej prognozie finansowej Mazowsza zarezerwowano ponad 300 milionów złotych, a to tylko jedna z kilku inwestycji drogowych. Rozpoczęliśmy w ubiegłym roku dwie inwestycje, sądzę bardzo ważne, na drodze 740 w Mniejowicach. Rozpoczęliśmy zadanie za 8 milionów złotych, z czego 1,5 miliona w ubiegłym roku żeśmy już przerobili, zafakturowali. W tym roku będzie ponad 7 milionów do zrealizowania. Firma ma zakończyć te 3 kilometry z ściągami pieszo-rowerowymi, ze ścieżką i oczywiście z nową konstrukcją jezdni. W budżecie znalazło się również ponad 30 milionów złotych na inwestycje w służbie zdrowia. Za te pieniądze powstanie m.in. ośrodek udarowy w szpitalu na Józefowie, czy rozpoczną się prace dokumentacyjne przy budowie w tej lecznicy nowego SOR-u. Fundusze trafią również do instytucji kultury czy placówek edukacyjnych. Z roku na rok w Radomiu rodzi się coraz mniej dzieci. W 2019 było mniej zgonów niż w 2018, ale więcej niż w 2017. Zawarto też mniej małżeństw i więcej osób się rozwiodło. W 2019 roku w Radomiu urodziło się 3362 dzieci, z czego 51% stanowią chłopcy. To o 190 urodzeń mniej niż w 2018 roku i o ponad 530 niż w 2017. Najpopularniejsze imiona nadawane dziewczynkom to nadal Julia i Zuzanna, a następnie Zofia, Lena, Hanna, Maja i Maria. Wśród chłopców najczęściej nadawanym imieniem wciąż jest Antoni. Kolejne miejsca zajmują Aleksander, Jan, Adam, Franciszek, Szymon i Marcel. Nie brakowało także egzotycznych imion jak Jowita, Noemi czy Iwo, a także Izajasz. W 2019 roku urząd odnotował nieznaczny spadek liczby zawartych małżeństw. Takich małżeństw zawarto 1110, czyli o 16 mniej niż w roku poprzednim. Radomianki oraz Radomianie chętnie biorą również śluby z obcokrajowcami. Wśród cudzoziemców, z którymi żenili się Radomianie lub brali śluby Radomianki, byli obywatele Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch czy USA. W plenerze ślub zawarło 19 par, o 4 więcej niż w roku poprzedzającym. Z ciekawostek możemy powiedzieć, że w ubiegłym roku 109 par świętowało jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego. Najstarsza para świętowała jubileusz 65-lecia ślubu. Ciekawostką jest także to, że w Radomiu mieszka 12 osób, które mają 100 lub więcej lat. Najstarszymi mieszkańcami Radomia są kobieta i mężczyzna. Mają po 108 lat. W minionym roku zarejestrowano 3329 zgonów, o 30 mniej niż w 2018 roku i o 50 więcej niż w 2017. Nie da się jej zgubić, zalać na przykład kawą i można je sprawdzić w internecie na indywidualnym koncie pacjenta. Od środy 8 stycznia weszły w życie e-recepty.
Papierowe recepty to już historia. Teraz od środy 8 stycznia pacjent dostanie e-receptę w formie czterocyfrowego kodu SMS-em na telefon lub e-mail z załączoną w PDF informacją o recepcie. Ale wcześniej trzeba będzie założyć tak zwane internetowe konto pacjenta. Następny krok to konieczność zaznaczenia, że pacjent chce otrzymywać powiadomienia wybranym sposobem, czyli SMS-em na telefon lub na mail. Internetowe konto pacjenta jest dostępne pod adresem www.pacjent.gov.pl. Można go założyć za pomocą profilu zaufanego. Choć do zrealizowania e-recepty w aptece wystarczy sam SMS lub e-mail, to tradycjonaliści mogą w dalszym ciągu poprosić lekarza o wydruk recepty, który zawiera także sposób dawkowania. Więcej o e-receptach i przygotowaniu do nich radomskich szpitali powiemy w czwartkowych informacjach. Zbyt szybka jazda i wsiadanie po wypiciu alkoholu za kierownicę to wciąż najczęstsze wykroczenia kierowców, z którymi spotykają się policjanci drogówki. W przypadku przekraczania prędkości można mówić już o prawdziwej pladze. Nie skutkują apele o rozsądek za kierownicą, o bezpieczną jazdę, o dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych. Polscy kierowcy nadal jeżdżą z łańską fantazją i za nic mają jakiekolwiek apele. Dowodem na dość powszechną ignorancję bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez kierowców są ostatnie wyniki kontroli przeprowadzonych przez mazowiecką drogówkę. W ubiegłym tygodniu policjanci z mazowieckiej specgrupy Speed przeprowadzili ponad 390 kontroli, ujawnili prawie 370 wykroczeń, z czego prawie 270 to przekroczenia prędkości. Zatrzymali 17 dowodów rejestracyjnych. We wtorek w całym kraju przeprowadzono natomiast kaskadowy pomiar prędkości. Tylko we wtorek mazowieccy policjanci skontrolowali ponad 540 aut. 336 kierowców przekroczyło dozwoloną prędkość. Od 1 stycznia na mazowieckich drogach policja zatrzymała także prawie 80 pijanych kierowców. Młodszy inspektor Zbigniew Mikołajczyk nie jest już komendantem mazowieckiej policji. Przechodzi na emeryturę. Na razie nie wiadomo, kto zastąpi go na stanowisku komendanta wojewódzkiego. Młodszy inspektor Zbigniew Mikołajczyk komendantem mazowieckiej policji został w połowie lipca ubiegłego roku. Od stycznia był pierwszym zastępcą komendanta mazowieckiego. Na stanowisku komendanta zastąpił odwołanego niespodziewanie inspektora Tomasza Michułkę. Młodszy inspektor Zbigniew Mikołajczyk przechodzi na emeryturę. Pełnienie obowiązków na stanowisku szefa mazowieckich policjantów powierzono dotychczasowemu pierwszemu zastępcy komendanta wojewódzkiego policji w Radomiu, inspektorowi Michałowi Ledzionowi. W Miejskiej Bibliotece Publicznej można oglądać wystawę fotograficzną Trzy kolory. Na wystawie prezentowane są zdjęcia członków Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego. O wystawie mówi Leszek Jastrzębiowski, prezes Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego. Jest bardzo krótki okres czasu na przygotowanie, to znaczy tematy są znane wcześniej, nawet czasem i o pół roku. Natomiast nie ma takiego kontaktu, czyli nie widzimy swoich zdjęć przed pokazaniem właśnie tutaj. Jest tylko takie wąskie gromo osób, które wybiera zdjęcia na wystawę i tylko oni jakby widzą te zdjęcia, są trzy osoby w tej chwili. Natomiast pozostali muszą kombinować. Coraz trudniej będzie, nie ma już łatwych tematów. Łatwe tematy skończyły się kilka lat temu, teraz jest tylko gorzej, trudniej. Trzy kolory jakby są trwale przymocowane do kinematografii, prawda? Trzy kolory Kieślowskiego, trzy znakomite filmy. Natomiast nie, tutaj zupełnie odrębne tematy, odrębny sposób patrzenia, zupełnie tak. Każdy miał za zadanie fotografować tak, żeby te trzy kolory w jakiś ten sposób pokazać, w jakiś sposób odzwierciedli zasadność tego stwierdzenia. No i każdy zrobił to oczywiście inaczej. Gościem programu Punkt Widzenia Telewizji Dami tuż po prognozie pogody będzie Grzegorz Sambor, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Radomiu. I to już wszystko w tym wydaniu informacji. Ja zapraszam Państwa na sport i pogodę. Do zobaczenia.